Edziu się przywitał, to witam się i ja z wami bardzo serdecznie. Godzina jest w 7:30 rano, bierzemy się za obrządek. Dzisiaj wstaliśmy bardzo wcześnie, około 4:00, kolejny dzień takiego wczesnego wstawania, bo wywozimy pszczoły z pawilonami na rzepak. A teraz wracamy do obrządku, bo zwierzątka czekają, trzeba je ponakarmiać. Dzisiaj chcę zrobić truskawki, maliny. Wszystko, co w domu było do porobienia, to już porobiłam. No i teraz jadę na pole do truskawek drogą przez las. Do pola mam około 2 km do ogrodu, bo do pierwszego swojego pola to mam jakieś 1,5 km. Tutaj jak się wyjeżdża z lasu, to już jest nasze pierwsze pole. I tutaj kiedyś było pastwisko, rosła trawa i tutaj żeśmy ganiali krowy, a tutaj jest ten wodopój, o którym mówiłam w którymś z odcinków i tędy właśnie krowy chodziły pić. A tutaj na tym ogrodzie, w którym w zeszłym roku miałam posiane warzywa, jeszcze jest mokro. Przeszłam nogami i powiem, że tam od tyłu już można by się było pokusić, żeby talerzówką przelecieć, bo jest troszkę wyżej, ale od połowy ogrodu w tą stronę jest niżej i niestety jest mokro. A tutaj są moje truskawki i maliny. Z tej strony są maliny. Tu w zeszłym roku posadziłam rządek truskawek odmiany Honey. Kupiłam 10 krzaczków, wsadziłam je i później przykryłam agrowłókniną. Truskawki miałam dosyć szybko, bo już końcem maja były pierwsze owoce. Z tej strony jest dwa rządki Granderosy. I też one były sadzone dopiero w tamtym roku wiosną. Rozkrzaczyły mi się, popuszczały tutaj bardzo dużo pędów, jak jedne, tak i drugie. Maliny również. I mam tutaj, miałam właściwie zieloną łąkę. I no, trochę już tutaj zrobiłam, wykopuję te flance i nasadzam sobie, bo te honey chcę posadzić w tamtą stronę, pociągnąć rządek i jeszcze tutaj w tą, do kompostu. Tak samo Granderosy. W tym roku wszystko rozwija się dużo, dużo szybciej. Normalnie truskawki w zeszłym roku i po inne lata pędy kwiatowe puszczały dopiero końcem kwietnia. W maju kwitły, a owoce mieliśmy w czerwcu. W tym roku, zobaczcie, jest 12 kwietnia, a truskawki już kwitną. Jaka piękna truskaweczka. Szypułka jest duża. Widać, że owoc będzie bardzo duży. Jak poznać, jaki będzie owoc na truskawkach? Po szypułce. Jeżeli szypułka jest duża, zajmuje połowę swoim obwodem, połowę palców, to owoc będzie bardzo duży. Jeżeli szypułeczka jest malutka, taka chudziutka, niepozorna, to i owoc na krzakach niestety będzie taki jak malinka. Tutaj kwiatostany poszły już we wszystkich bardzo szybko. Są tłuste, bujne. Po szypułkach widać, że owoce będą duże, dorodne i tych owoców będzie dosyć sporo. A to wszystko jest zasługą odpowiedniego przygotowania stanowiska pod truskawki i odpowiedniego nawożenia. Truskawka, wbrew pozorom, niby truskawka, krzaczek, zdawałoby się, że taka niepozorna, a jednak ma dosyć duże wymagania glebowe, pokarmowe, potrzebuje dosyć dużo uwagi, poświęcenia czasu, no i przede wszystkim odpowiedniego traktowania tej truskawki. Także tutaj niech Was nie zwiedzie, że wsadzicie sobie krzaczek truskawki i tylko mniam, mniam, będę zajadać truskaweczki. Nie, kochani, najpierw to tutaj trzeba się narobić, żeby te truskaweczki mieć takie duże, smaczne, dorodne i żeby one pięknie plonowały. Przede wszystkim jak się wybiera stanowisko, to musi ono być dosyć wilgotne, nie może być suche. Truskawka nie lubi
suchych terenów. Ona lubi wodę, dosyć dużo wody. No i tutaj w pierwszej kolejności trzeba się właśnie kierować zasobnością gleby w wodę. Potem, jak już się takie stanowisko przygotowuje i ja też tutaj, jak nasadzałam te truskawki, zaplanowałam sobie już nasadzenie wiosenne w zeszłym roku, to jesienią poprzedniego roku dałam dosyć dużo, Edziu dał, nie ja, tylko Edziu. Edziu tutaj przywiózł dużo kompostowanego obornika na cały ogród, bo tutaj żeśmy wtedy go zakładali, przyorał to i wiosną przed sadzeniem przywiozłam jeszcze ziemię kompostową wymieszaną z takim obornikiem kilkuletnim, który mam tam, gdzie krowy chodzą. I to sobie rozsypałam i szpadelkiem to delikatnie przemieszałam. Także sadziłam te truskawki praktycznie w kompost, w taką próchnicę. Bardzo ładnie mi się poprzyjmowały i później te truskawki oczywiście jeszcze opryskiwałam czosnkiem, opryskiwałam je emami, tam już odcinki były. Tak samo w tym roku już tutaj zastosowałam oprysk z czosnku. Dlaczego już? Dlatego, że po zimie truskawka, tym bardziej, że te nie były ścinane. Listki obeschły i te truskawki obeschnięte, tak jak o tutaj, te liście, na nich mogły się znajdować patogeny, różne rodzaje chorób grzybowych. Tym bardziej, że tutaj było bardzo mokro, stała woda, więc te truskawki dodatkowo były narażone na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe, związane z tym, że właśnie stała tutaj woda. I opryskałam czosnkiem już ze 3 tygodnie temu. Tydzień temu zastosowałam oprysk z emów. Połączyłam sobie Green Alga z EMA 5 z wrotyczem. Po 20 ml dałam i te truskawki opryskałam. To dodatkowo dało to, że one dostały siłę, dostały takiego powera do wzrostu, no i przede wszystkim wybarwiły się, one będą zdrowsze, one będą ładnie wyglądały. No tak jak widzicie, one są bardzo ładne, kwiatostan jest duży. No i tutaj też trzeba pamiętać przede wszystkim, że plon truskawki w tym roku buduje się roku poprzedniego. Trzeba zadbać o odpowiednie nawożenie i traktowanie tej truskawki. I teraz przede wszystkim, ścinać czy nie ścinać truskawek? Zdecydowanie ja uważam i polecam ścinanie truskawek, ale nie w pierwszym roku. W pierwszym roku po posadzeniu nie robimy tego, z tego względu, że krzaczek sadzonka jest malutka, jeszcze taka skromniutka, ona musi się zawiązać, musi mieć siłę, więc nie ścinamy. Już w drugim roku, tak, ja też na jesieni ich nie ścinałam, bo były po posadzeniu, ale w tym roku już truskawki zetnę, te, które były posadzone w zeszłym roku. Flance sadzone teraz nie będą jeszcze ścinane. Dlaczego ścinamy te truskawki? Przede wszystkim, jak obetniemy im liście po owocowaniu, bo ścina się truskawki przeważnie w sierpniu, jak one już zakończą owocowanie. Kamera mi się, widzę, przekrzywiła. No, stój i nie ruszaj się, nie przekrzywiaj się. No, chyba teraz jest dobrze. A wracając do ścinania truskawek, ścina się dlatego, że raz, truskawka, która nie będzie ścięta, po owocowaniu zostaje już zakarmiana, aby budować plon na przyszły rok. I te składniki pokarmowe zostaną przetransportowane w te liście, które i tak na jesieni obumrą. Te składniki nie będą wykorzystane przez krzak. Po ścięciu, zamiast te liście, które obumrą, te składniki pokarmowe przejmie korzeń i przejmą pąki, serca, które w tej truskawce jeszcze są. To jest sprawa jedna. Sprawa druga, ścinanie liści daje to, że krzak odpoczywa. Nie ładuje tej energii już w niepotrzebne liście, tylko zachowuje ją na
przyszłe budowanie przyszłego krzaka. No i sprawa trzecia, najważniejsza. Liście, które zostaną nieścięte w zimie, i tak uschną. A uschnięte liście, jeżeli jest krzak już duży, tak jakby okryją ten krzak. To powoduje namnażanie się chorób grzybowych, różnego rodzaju patogenów. A jeszcze, nie daj Boże, jak przyjdzie woda, tak jak u mnie tutaj były takie warunki, jak żeście widzieli, to to wszystko będzie kisło. To będzie zwiększało dodatkowe ryzyko wystąpienia jeszcze innych chorób, które będą później te krzaki niszczyć. Także ścinając liście, już ten krzak będzie goły. On od wiosny będzie produkował sobie nowe, silne liście, silne pąki. Co za tym idzie, będzie piękny owoc i będzie truskawka ładna. Moi rodzice kiedyś, jeszcze zanim przeszli na uprawę kapusty i ogórków, mieli plantację truskawek. Te truskawki były tam na łące. Teraz dzisiaj jest już tam łąka od bardzo wielu lat. Ale też decydując się na posadzenie truskawek, szukali pola mokrego, takiego, które będzie zasobne w wodę. Tam jest niżej, dzisiaj obecnie stoi woda i tam były te truskawki i też zawsze ścinali. I te truskawki tutaj, tak jak mówiłam, były już opryskane czosnkiem, dostały oprysk z emów i teraz jak je obrobię, to po niedzieli opryskam je ponownie czosnkiem. Czosnkiem należy opryskiwać tak co 2 tygodnie, co 10 dni. To naprawdę nie zaszkodzi. To jest naturalny produkt, naturalny oprysk i tutaj nie ma się co tego bać. Czosnek raz, że zwalcza właśnie patogeny, różnego rodzaju choroby, to uwierzcie mi, że zapobiega szarej pleśni na truskawkach, zapobiega szarej pleśni na malinach, także ja tutaj opryskuję każdego roku swoje truskawki i maliny czosnkiem i ja żadnych chorób grzybowych, żadnych szarych pleśni nigdy nie miałam. Te truskawki na zimę obłożyłam obornikiem przekompostowanym, który później bardzo ładnie się tutaj rozłożył. Użyźnił mi glebę, także tutaj jest praktycznie no, taka czysta próchnica. Jest ogrom dżdżownic, które do tego obornika kompostowanego ściągnęły. Nawożą mi tutaj dodatkowo humusem. I tak naprawdę te truskawki są bardzo dobrze nawiezione. Teraz jeszcze zastosuję raz oprysk z emów po czosnku jakiś tydzień, bo teraz będę stosować oprysk z czosnku. No i tak 7 dni po czosnku zastosuję tutaj właśnie oprysk emami. I później po emach też jakiś tydzień podleję tutaj gnojówką z bonatu. Można by było podlać humusem i śmiało humus polecam. Jest to bardzo dobre nawożenie do truskawek, ale ja zrobię bonatem z tego względu, że tutaj po tej wodzie na pewno pojawią mi się robaki. Robaki z mokra i chcę je wyeliminować, żeby mi nie gnębiły później tych moich sadzonek truskawek od korzenia, więc zrobię gnojówkę, właściwie już ją mam nastawioną. Przelecę sobie tutaj te truskawki gnojówką z bonatu, a ona również jest dodatkowo nawozem, działa jako nawóz, bo w jej składzie, w składzie bonatu, gnojówki z bonatu jest wrotycz, który likwiduje robaki, ale też jest i humus z obornikiem. Także on, ta gnojówka z bonatu, mało tego, że działa odstraszająco na robaki, to jeszcze działa jako nawóz, nawożąco. Truskawki już obrobiłam, poobrywałam wszystkie suche liście, dosadziłam sobie tutaj kilkanaście krzaczków i tam w tył. No i jeszcze jesienią z kilku silniejszych krzaków zostawię
pędy, pozwolę im się ukorzenić i będę chciała jeszcze tam dalej sobie dosadzić, ewentualnie tutaj trzeci rządek. No ale to zobaczę, jak to wyjdzie. Tutaj jest taki skos, więc będę chciała ten skos też zasadzić, żeby to pole wyrównać, bo tutaj, jak widzicie, jest taki brzuch i później jest ciężko tutaj uprawiać to pole. A tak zasadzę truskawkami i praca będzie łatwiejsza, lżejsza. Krzaki, tak jak mówię, są bardzo ładne, zielone, no ale to jest wszystko zasługa odpowiedniego przygotowania podłoża, odpowiedniego nawożenia. Tutaj przede wszystkim oprysk szczosnku i emów, czy chociażby ten obornik, którym na zimę je obłożyłam, zaopatrzyły te truskawki w składniki pokarmowe i bardzo dobrze jest też, jeżeli macie dostęp do obornika kurzego, przygotować kurzeńca, zrobić gnojówkę z obornika kurzego. On jest bardzo bogaty w mocznik, który właśnie ptaki produkują, bo one nie mają przewodu moczowego, tylko jest kloaka. To jest jeden przewód, który łączy z sobą wydalanie moczu i kału. To jest wszystko połączone i tak jak zauważycie, jak się przyjrzycie, kury, jak wydalają swoje odchody, to mają taką białą powłoczkę. To jest właśnie mocznik w czystej postaci. Z tego względu on się znajduje, że kury nie wydalają moczu osobno, tak jak inne zwierzęta, czy chociażby nawet my, ludzie, ale wydalają to w jednej takiej postaci, w postaci kałomoczu. I dlatego tam jest bardzo duże stężenie mocznika. Więc takie coś najlepiej, tak jak ja to robię, biorę sobie wiadro 20-litrowe, nakładam tego obornika, połowę tego wiadra i zalewam do pełna wodą. Zostawiam na 2 tygodnie, jeżeli są upały, wystarczy tydzień, bo gnojówka się zrobi bardzo szybko. Ale z reguły tydzień, dwa zostawiam i później rozrabiam to 1:10. Takie truskawki podlać, zaopatrzymy je w azot, którego one potrzebują, zwłaszcza po kwitnieniu. Po kwitnieniu ja też stosuję kurzeńca, w tym roku będę stosować 2 razy, żeby wybudować sobie przyszłoroczny plon. No a na zimę później oczywiście obłożę jeszcze obornikiem takim kompostowanym, bydlęcym, bądź bardzo dobrym kompostem też takim, do którego dodaję i obornik kurzy. Także no tutaj odpowiednie nawożenie buduje przyszły plon. I tutaj właśnie tak później te truskawki wyglądają. Te pędy kwiatowe są tłuste, bujne, grube. No i owoc będzie duży. Będziemy obserwować tutaj ten plon. Tutaj są maliny i ta sama sytuacja. One nie potrzebują takiego nawożenia jak truskawka. Malina, jak to się mówi, będzie rosła na byle czym. Chociaż to jest przenośnia, bo jak w byle co ją wsadzimy, to i byle co zbierzemy. Też ważna jest pielęgnacja, zwłaszcza oprysk czosnkiem, oprysk emami, podlewanie humusem i tyle. Ja nic swoim malinom więcej nie daję, poza jeszcze obornikiem na zimę. Obkładam je również obornikiem takim przekompostowanym. On do wiosny przegnije i te maliny się wybijają. Robi się próchnica. Tak jak tu zobaczcie, w ogóle nie widać, że był obornik, ale obornik kompostowany. Bądź ziemia kompostowana i wtedy te maliny dobrze użyźni. Oprysk czosnkiem daje to samo, co na truskawki. Pozbawia wszelkich patogenów, chorób i szarej pleśni. Nie ma pleśni, nie ma żadnych chorób później na owocach. Tutaj już troszeczkę te maliny powyrywałam, pousuwałam z truskawek i międzyrzędzia między truskawkami a malinami, ale tutaj jeszcze czeka mnie sporo roboty. No i teraz, co najważniejsze, te maliny, które tutaj są, będę je przecinać. Te w rzędzie. Dlaczego będę je przecinać? Bo zobaczcie, tutaj jest krzak bardzo gęsty, bujny. Są pędy dominujące, tłuste, takie grube, gonne, silne, ale są też pędy chude, malutkie,
tak jak tutaj, o, zobaczcie, cieniutkie, to wszystko trzeba usunąć. Dlaczego? A dlatego, że one będą zżerać składniki pokarmowe niepotrzebnie. One i tak nie dadzą plonu, a zabiorą składniki pokarmowe tym roślinkom, które plon dadzą. Jeżeli zostawimy taki krzak nieobrobiony, to te, które są silniejsze, będą miały owoce mniejsze, słabsze. Będzie ich owszem sporo, ale będą naprawdę słabsze. Druga sprawa, wentylacja krzaka. Jeżeli krzak zostanie taki gęsty, on będzie rósł. Te będą pędy większe, a te zdechlaki będą tutaj wypełniały całą przestrzeń między tymi pędami gonnymi i będzie mała wentylacja powietrza. Tutaj będzie wiecznie taka atmosfera skiślizny, jak ja to często mówię. Po każdym deszczu będzie się długo utrzymywała wilgoć. Często przychodzą takie momenty, że te deszcze padają kilka dni. Jest upał, jest parno i w związku z tym będą się tutaj, będzie małe wentylowanie, mały przepływ powietrza, będą się tworzyły choroby grzybowe. Będzie nam grzyb na te maliny wchodził, który nie jest nam na tych malinach tak naprawdę potrzebny. A jeżeli krzaki będą ładnie wyprowadzone, będą rzadsze, będą miały większy dostęp powietrza, więc będzie szybkie przesuszanie. To jest coś na zasadzie krzaku pomidora, u którego usuwamy liście z tej samej właśnie przyczyny. Także tutaj czeka mnie jeszcze kupę przecinania, ale to już chyba jutro, bo powiem szczerze, że ostatnie dni są ciężkie tutaj, jeżeli idzie o pracę. Pracy jest bardzo dużo, do tego no, wstawaliśmy bardzo wcześnie, pracuje się od powiedzmy godziny 4 rano, dopóki słońce nie zajdzie. No i jest trochę ciężko, a jeszcze w domu jest praca, trzeba iść do szklarni, wszystko popodlewać, muszę tam jeszcze moje roślinki dopieścić, pożegnać się z nimi. Wiecie jak to jest, pańskie oko konia tuczy, te moje rośliny to są jak moja rodzina, jak moje dzieci, ja muszę je pogłaskać, muszę do nich pogadać. Także jeszcze mnie tam czeka sporo pracy i malinki, przyjadę jutro. Truskawki przywiozę sobie jutro, agrowłókninę. Dzisiaj nie głoszą zimnej nocy, więc mogą tak zostać, ale jutro przywiozę sobie agrowłókninę, nakryję te truskawki taką tą grubą zimową. To zabezpieczy mi je przed zimnymi nocami, bo takie jeszcze na pewno przyjdą, a truskawka jest wrażliwa na zimno. Ona nie musi być minusowej temperatury, żeby owoc zmarzł. Jeżeli przyjdzie 1 stopień bądź 0, ona po prostu zczarnieje ten środeczek. Wczoraj też u nas było 2 stopnie i dwa kwiatki mi się rozwinęły i czarne oczka się zrobiły, czyli przemarzły, zmarzły, są bardzo wrażliwe, a nakryję je i one będą miały cieplutko, nie zmarzną mi kwiatuszki, a co za tym idzie, będę miała szybciej plon, no na który czekam, nie ukrywam. I będę obrabiać malinki. Malinek już agrowłókniną nakrywać nie będę, też mogą zmarznąć. Mogą, ale one jeszcze kwiatów nie mają, także tutaj się nie boję. Myślę, że aż takich mrozów nie będzie. Myślę. A jak to będzie, to zobaczymy. No nie? Zobaczymy wszyscy. To tyle na dzisiaj. Jadę do Domciu. A z Wami się, kochani, żegnam. Życzę Wam zadowolenia, tak jak już zawsze. Uśmiechu, radości, takiego odpowiedniego podejścia do drugiej osoby. Nie patrzenia tylko powierzchownie, oceniania jego, bo jest taki czy taki. To nie ma naprawdę znaczenia. Ważne, co ten człowiek ma tutaj i co my mamy. Jak my możemy go postrzec. Tego Wam, kochani, życzę. I pięknych plonów. Zero minusów. Same plusy. Chodzi o temperaturę. Do następnego.